Dobry wieczór, witam ponownie. Słuchajcie, przyszliśmy tutaj wylatać smutki tak naprawdę po tym, czego nie udało się zrobić na kanale Nocne Niebo. No, kometa niby diabelska, tak określana, ale dla mnie to pechowa kometa. Chociaż to wina pogody bardziej niż komety. Dobra, strumyki na YouTubie, na TikToku odpalona. Muzyki brakuje. Wybaczcie, że tak tutaj nieprzygotowany do końca, ale tak z jednego live'a na drugiego przeskakujemy dzisiaj z niewielką przerwą na pozbieranie sprzętu z balkonu. Muza już gra. Słuchajcie, trasa krótka na początek z Pragi do Lwowa. Przelecimy nad Tatrami. Przystanek robimy na napoje w Popradzie. U podnóża Tatr. Potem dalej kierunek Lwów, a potem się zobaczy, może z Lwowa wzdłuż granicy na północ, może jak ktoś będzie latał z nami, będzie chciał, to się pobawimy w budowanie jakichś układów na niebie. Dobry wieczór, cześć, o, Paulina już się zameldowała. Witam całą ekipę Nocnego Nieba oczywiście, ponownie tutaj. Dobry, dobry, Giermek. Spoko. Znajdziemy się. Okej, odpalam Eurofightera skrótem, żeby nie przedłużać. Spontan live. Zasilanie, nawigacja, odpalamy silniki. Są nowi, z Nocnego Nieba może. Parę osób widziałem, że zasubskrybowało kanał. Jestem ciekaw, czy dołączyli również do naszego lotu.
Dopiero w weekend mam nadzieję, że będzie jakaś dłuższa trasa. Zrobimy sobie w końcu coś fajnego, długiego, zagranicznego. Widziałem, że ktoś do matury się uczy nawet przy naszych streamach. O, już znalazłem. Richard, kolejny wieczór przygotowania do maturki ze streamkiem. No i bardzo dobrze. Ja się na ostatnią chwilę uczyłem. Eurofighter się już odpala. Latam dzisiaj Eurofighterem Typhoonem, czyli powrót na stare śmieci, można by powiedzieć. A tak, żeby nie zapomnieć, jak nim się lata. O kurde, Adrian zaprasza do Szwajcarii. Fajne widoki bliska Alpy. No. Żebym wiedział wcześniej, to bym taką trasę ustawił. Zibi, luzik. Ja sobie powolutku kołuję na pas, tam na was poczekam. Jesteśmy w Pradze. Lotnisko OIKO LKPR. Już wam mówię, jadę w kierunku pasa numer 24. Dzień dobry. Krótka trasa z takiej zaplanowanej, oczywiście rozpisanej. Praga-Lwów, nad Tatrami przelecimy, wylądujemy sobie w Popradzie, a potem zobaczymy, co nas jeszcze będzie czekało w ten piękny przedponiedziałkowy wieczór. Wściekły jestem, słuchajcie, jestem wściekły na to, że chmury od zachodu weszły. Nie udało nam się komety zobaczyć na kanale Nocne Niebo. Takie wielkie nadzieje miałem, że w ten weekend chociaż. No kolejna szansa jutro. Kolejna szansa jutro. Trendy. No nie, dobrze. 24, tak jak mówiłem, z 24. Ja sobie tu poczekam. Może ktoś jeszcze chce dołączyć, a może się na innym ustawiliście. Ja przepraszam bardzo, że tak późno dałem informację o tym live'ie, ale tu wyszło pod koniec streamka na nocnym niebie, że się odpalamy tutaj. Poczekam jeszcze dwie minutki, a jak nie, to się zobaczymy na niebie. A gdzie jest? Czemu ja nikogo nie widzę? A nie, są ludzie, dobra. Pojawiają się i znikają. Pełna i do góry. Wojtek, jeszcze minutka. Ta. Powiedz to tym, co wiesz, mnie na świat wydali. Czemuśmy się tu urodzili. No a tak swoją drogą marzyłoby mi się gdzieś właśnie w tych rejonach. Na Kanarach. Nawet w Hiszpanii, nawet w kontynentalnej Hiszpanii. Tam ilość dni pogodnych, ciemnego nieba zdecydowanie przewyższa to, co jest u nas w kraju. Gdzie lecicie? Z Pragi do Lwowa, a potem pokręcimy się po niebie. Tak, żeby też nie przedłużać za bardzo, jutro poniedziałek do pracy, do szkoły. Niektórzy maturę mają się uczyć, jeszcze muszą. Co to za sprzęcik? Piterek Logitech X56. Po lewej stronie przepustnica, po prawej joystick, a pod biurkiem orczyk, czyli ster kierunku od Turtle Beach Velocity Pro. A to jest Logitech oczywiście, X56 Hotas. Bilet załapkowany, można lecieć. No właśnie, jak z tymi łapkami stoimy?
Na YouTubku. Na YouTubku 55 osób, 20 łapek. No to 30 parę nie oddało. Zachęcam, zostawcie łapenki. Rozwijamy kanał na YouTubie. Zosia, dzięki za różychę. Wiksu również. Słuchajcie, ja startuję. Ja już startuję. Nie mam pojęcia, czy ktoś dzisiaj gra, czy nie gra. Sprawdzam jeszcze na Discordzie. Cisza, dobra. Widzimy się w powietrzu. Świętokrzyskie? No zobaczymy, może się da. Myślę, że to jest bardzo, bardzo możliwe. O, patrzcie, co on robi. Miałem wytrymowany w złym kierunku. O, teraz. Ale dęba stanął jak motocykl. Chowamy podwozie. Piękna maszyna, ale dawno nią nie latałem. Ja pokręcę się jeszcze nad lotniskiem i poczekam na ewentualnych spóźnialskich. Ogień na tłoki, proszę bardzo. Jesteśmy w Pradze. Praga to jest duże miasto, jest rozbudowane, jest dobrze zrobione. Może klatkować. Zobaczymy. W tej chwili robimy kółeczko, krąg nad lotniskiem w Pradze. Ktoś, jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, zapraszam. Nad głównym lotniskiem w Pradze jesteśmy. Nie znajdziecie po niku. Zbychu nocne. Kierunek z Pragi do Lwowa. Cześć, Sandarium. Cześć, Marek. Siema. Islandię w końcu odwiedzimy. Odwiedzimy, obiecuję. Dzisiaj bardzo nieplanowany lot. Bardzo. Ze złości. Nie, nie, a dziesiątko nie polecę. W życiu. To się wlokło. To był taki słoń. Dobra, low pasik jeszcze nad Pragą, nad lotniskiem w Pradze. I ja już lecę w kierunku Lwowa, po drodze Poprad, oczywiście Tatry, w Popradzie przystanek, może ktoś będzie chciał dołączyć, no to w Popradzie możemy się spotkać. Z Pragi wracam do Poznania, bilety 69. O, ale tanio. Warto sobie po prostu dla samego lotu wybrać się do Pragi. Haha, cień się pojawił. Lotnisko ładne, domyślne. Ładnie zrobili. Dobra, kierunek centrum miasta. Lecimy do centrum Pragi i dalej na Tatry. Eurofighter nie do przebicia. O, pod względem takiego zachowania zachowuje się jak sportowe auto. Jakbym miał porównywać. Można nim cuda wyczyniać. Jak w to zagrać? No jak? Kupić grę przede wszystkim. Praga. Praga, osiedla praskie pod nami. Jak nasze. U mnie rataje tak wyglądają w Poznaniu. Pragę musimy helikopterem kiedyś też zwiedzić. Widzę, że jest miasto naprawdę warte sprawdzenia każdego zakątka. Co to za stadion tam na wzgórzu? Wiecie co? Jeszcze kółeczko zrobię nad Pragą. Zauważyłem stadion, ale wygląda na taki mało nowoczesny. Czy mogę wylądować na jakimś osiedlu? Tak, jeżeli wystarczająca długość byłaby ulicy, to jak najbardziej. Starówka, praska. No i właśnie, lecę nad ten stadion. To wygląda nawet jakby tu było kilka muraw. Co to jest? Nie byłem tu nigdy. Ciekawe. Dziwne. 9 muraw? Mniej, 8 chyba było. Śmieszne.
co to jest? Ktoś wie? Nie lepiej wziąć F22? Nie mam F22. Nie wiem, czy nawet chciałbym mieć F22. Nigdy nie byłem za granicą, ale wiem, że Praga warta zwiedzenia. O, patrzcie. Tasmo podleciał. Dobra, kogo my tutaj jeszcze mamy? Mamy kogoś? Pusto. Lecimy na Tatry. Ta gra ma mapę całego świata, bo bardzo fajnie wygląda. Tak, ta gra ma mapę całego świata. My w tej chwili jesteśmy nad Pragą, lecimy w kierunku Tatr, w kierunku Popradu, wylądujemy sobie na lotnisku w Popradzie i wybierzemy się dalej do Lwowa. Cześć Konrad. Może szkółka i stadion obok, no tak mogło to wyglądać. Bo co by innego, nie? 9 czy tam 8 boisk obok siebie. Zibi dołączył Tomcatem. Cześć Zibi. Dorwał nas nad Pragą. Dobra, opuszczamy Pragę i lecimy w kierunku Tatr. Ja myślę, że jeszcze jakieś warunki pogodowe sobie ustawimy. Ostatnio zasugerowaliście mi, że warto nie tak na sucho latać przy pięknej pogodzie. Popcorn? Nie, może nie. To i... Wschód słońca nie za bardzo razi. Zachód słońca za ciemno, nic nie zobaczycie. Dobra, niech to będzie taka 15:40 póki co. Zejdźmy trochę niżej. Czy te samoloty się jakoś zdobywa, szef? Pytasz. Kilka samolotów jest na start, a reszta się kupuje. Albo pobiera za darmo, jeżeli są to darmowe wersje robione przez fanów. Jest taka strona flightsim.to, tam jest sporo darmowych dodatków do tego tytułu. Dobra, kto tam leci? Zibi, Tom.pl, F16. Powoleńku lecimy na Tatry. Kiedy Madera? Nie wiem. Ale nam fajnie, no to dalej, dobijaj też. Będzie jeszcze fajniej. To chyba największy stadion pod względem miejsc dla widowni. A nie wiem, myślałem, że w Ameryce Południowej takie największe są. Trochę ryzykowne jak do Lwowa, no dlatego za głęboko nie lecimy. Zobaczymy, co tam się dzieje, a w inny dzień sobie zaplanujemy, no bo wiesz, pod koniec kwietnia chciałem Czarnobyl odwiedzić w rocznicę. Krystian, warto wziąć F22 ze względu na nieporównywalne możliwości akrobacyjne. No mogliby większą promkę zrobić na F22. Wiem, że jest teraz na przecenie, ale ja nie wiem, czy tam 20 zł, tylko że zeszli z ceną. Jaki to kraj? Czechy póki co. Lecimy w kierunku Tatr. Polskę mamy po północnej stronie. Tam mamy Polskę. Tak jak patrzę. Za tymi górami już będzie nasz kraj. Odwiedzimy Polskę w okolicach Tatr, jak będziemy. Za parę minut. A, ja dopiero z latania jadę do domu. Kąpać i spać. No tak, pogoda była, to korzystacie pewnie, co? Latacie sobie. 40 łapek 63 oglądających na YouTubie.
Może ktoś chciałby z TikToka na YouTube'a przejść, zobaczyć jak wygląda latanie na YouTube'a na szerokim ekranie. Do oglądania naszej transmisji również na YouTube'ie nadajemy w tej chwili na kanale Nocne Granie. Jednocześnie zachęcamy do zostawienia łapki w górę i ustawienia powiadomień. Warto wziąć ten, do którego się jest przywiązanym. Na mnie tajfun zrobił największe wrażenie. Właśnie ten. Fajnie, że update'ują go regularnie. Ostatnio jakiś update wskoczył, ale jeszcze nie sprawdziłem loga ze zmianami. Nie wiem, co tutaj się pojawiło, a że ostatnio w F14 latałem, to nawet nie wyczułem nic. Tak na pierwszy rzut oka, że doszło więcej. Może pewne funkcje na przykład się w autopilocie pojawiły. Nie wiem, muszę poczytać właśnie tego loga. Szybciej leć. Dobrze, mogę przyspieszyć. Cały dzień na lotnisku, 62 litry, zupy spalone, 179 km zaliczone. Mogę, Paweł, powiedzieć, na czym latacie? Kim jesteście? Na szmatach latają, tak? Dobrze mówię, tak się to nazywa, na szmatach? Dobra, trochę przyspieszyłem. Trochę pewnie zaczęło hałasować. Gdy lecę na dopalaczu, zejdźmy niżej. Uważajmy na linię wysokiego napięcia. Cały czas w Czechach jesteśmy. Lecimy w kierunku Tatr. Tatry gdzieś tam przed nami. Zaczną się za chwilę wyłaniać. Jeszcze niewielkie górki widać. Cóż to za miasto przed nami? Pardubice! Pardubice i lotnisko w Pardubicach niewielkie. Za tydzień leci ze mną. Kurde, boję się. Latałem w Himalajach. Lądowaliśmy na Lukli kilka razy. Robiliśmy sobie challenge'a. Zibi w poczekalni, dobra. To ja już idę na pogaduchy. Cześć, Zibi. Witam, witam. Dawno nie słyszeliśmy się, ale to dawno. No, jak nie urok, to... To wiem co. Z jakiej firmy masz tego Eurofightera? Jezus, nie pamiętam, co to jest, przypomnijcie mi, SI, coś tam, ten najdroższy. CJ Simulation, o. CJ Simulation. Tak, tak, tak. A może kiedyś odwiedzanie miast widzów? O, robiliśmy nieraz tak. Prawie codziennie odwiedzamy jakieś miasta widzów. Pokaż, jak w środku wygląda, proszę bardzo. Proszę bardzo, tak wygląda w środku. Oczywiście sporo elementów klikalnych, konfigurowalnych, nawigacja, zarządzanie planem lotu. Tu mamy nawi, tu mamy plan lotu, tutaj sterowanie autopilotem, to wszystko sobie można włączyć, zarządzać można też autoprzepustnicą. Też jest możliwość automatycznego podejścia do lądowania. To jest nowoczesna maszyna. Fajnie to oczywiście z kokpitu wygląda, gdy mamy okularki VR na głowie. Polskie MIGI 29, nie mam MIGA. Są pewnie polskie malowania do nich. Zobaczę, po ile te MIGI są. Póki co jest promocja chyba do 11 kwietnia, więc może warto nakupować tych samolotów. Europa Zachodnia jestem. Jestem na Ty. Na północnej! Co my robimy na północnej? Przepięło mnie.
Słuchajcie, przepinamy się na zachodnią, kto ze mną lata. Zibi, przepchnij się na zachodnią. O, kurde, ale ja nic nie klikałem i ja też tu jestem. No, no bo cię widzę. Przepięło mnie. Ale coś pusto. To potrzebuję chwilę, żeby się załadowało. Zerknę jeszcze raz. Tak, przepięło mnie na zachodnią. Dobra, jest więcej graczy. Marek się pojawił w tej funie. Tak, tak, dobra, jestem przepięty. Skisiło się coś. Dziękuję za podpowiedź. Tak na szybkości, gdzie to przepiąć? Escape. Ty na komputerze grasz, nie? No teraz na komputerze. No, escape i kliknij u siebie u góry na swój awatar. Na swoje imię i tam, nie wiem, na Nika. Masz. Jasne. I zachodnia. Okay. Tak. No, od razu te parę osób więcej się pojawiło. Chwilę ci będzie ładowało, także przez chwilę poczujesz, że jesteś sam. O, góry coraz wyższe się robią. Gdzieś tam Tatry muszą być. Jak odpala się mapę w Microsoft Flight Simulatorze? Jaką mapę? Tą, co widzisz na ekranie poniżej? Tutorial jest u mnie na kanale. Wejdź na kanał Nocne Granie, zobaczysz tutorial, jest wszystko wyjaśnione. Czy zobaczę skocznię narciarską? Gdzie? W Zakopanym? Możemy. Ciekawe, co się zadziało, że tak musiał serwer z Europą Zachodnią na chwilę paść, żeby przełączało nas. To wy to jeszcze problemy macie, że nie możecie ustawić nawet. Kurde, krzaczy się coś. Dawaj nadmorskie oko. Myślę, że się uda. Możemy się pokręcić chwilę. Gdzie my jesteśmy teraz? Oddalę tą mapkę coraz bliżej Słowacji. No i właśnie tam wlecimy w Wysokie Tatry. Widać to? Widać to. Zbliżamy się do Ostrawy. Tomasz goni nas. Goń. Dzięki za subika. Mima. Przyspieszmy. A to też tak się zdziwiłem. Co tak pusto na lotnisku było? Już nawet mówię nie nasi, ale nawet randomów mało. A to są problemy z serwerami. O, Tom wziął F-35. Trochę przy glebie polatamy. Eurofighter to jest jednak marka. 800 węzłów przy samej ziemi bez problemu. F-14 Tomcat chyba tak nie łapał prędkości przy powierzchni. Gra ma 150 na start, ja już mam 400, ale z racji tego, że tu jest cały świat dostępny, to system ładowania się danych działa tak, że z internetu się pobiera. Musisz mieć szybkie łącze internetowe, bo ten cały piękny świat, który jest naokoło, to fotogrametria, miasta, zwłaszcza pola na różnych częściach świata, to wszystko się dogrywa w trakcie lotu. Będziemy nad morskim okiem, spokojnie. Zwiedzimy sobie Tatry. Wiadomo, że to nie będzie dokładne, bo to lepiej śmigłowcem by się zwiedzało, ale piękne wiatraki. Śmigłowcem by się zwiedzało najlepiej. Tutaj jednak nie wyhamujemy za bardzo Eurofightera. Ale myślę, że uda się morskie oko pokazać. Tatry już przed nami. Rosną Tatry nam przed nami. Patrzcie. Kuri, Microsoft Flight Simulator. 29 za 40 złociszy? Pytanie od kogo? Od M Scenery nigdy nie kupujemy. Nigdy, przenigdy. Co ile mapa się aktualizuje?
To zależy od wydawcy. Są aktualizacje świata, niestety aktualizacji Polski nie było nigdy. Dlatego miasta, niektóre lokalizacje można sobie podgrywać, płatne, darmowe. Samemu niestety trzeba się tym zająć. W swoje ręce trzeba wziąć aktualizację naszego kraju. Gdzie lecę? Docelowo do Lwowa, taką szybką trasę sobie zrobiliśmy, ale z Pragi przez Poprad nad Tatrami polatamy do Lwowa. Taka trasa, żeby właśnie o Tatry zahaczyć, żeby zobaczyć również Bieszczady. Za chwilę będziemy w okolicach Zakopca. Jaką masz prędkość neta? Gigabit. Symetryczny. Ale w mieście to raczej już norma i to za niewielkie pieniądze można mieć. Ja płacę chyba 49 zł za to. Quest 3 wart swojej ceny. No ja właśnie testowałem dwójkę i mi się bardzo spodobało, więc ta trójka myślę, że to jest kolejny etap. Można przelecieć nad Himalajami. I czy leci się tyle, co w prawdziwym życiu? Tak. Twierdząco odpowiadam na obydwa pytania. Little Nav Map, słyszałem. Ja mam jeszcze coś takiego jak GTN 750. Mogę wam wyświetlić na ekranie, zobaczycie. Przydatne, gdy samolot nie ma nawigacji. I to też wziąłem po to, żeby rozbudować możliwości H145. Gdzie mi ten panel zniknął? Czasem te wyskakujące okienka fatalnie działają. Ale jaja. Dobra, to chyba wam nie pokażę, bo z jakiejś przyczyny panel nie chce się wyświetlić od GTN. A kiedy indziej. Dobra. Tatry już przed nami. Prawdziwy lot, czyli jakbyś leciał z USA do USA, to by ci to zajęło parę godzin? Tak. Stonka, dokładnie tak. Wiadomo, myśliwcem szybciej, Boeingiem nieco wolniej, awionetką to byś się mógł... No właśnie. Problemy z serwerami są dzisiaj, więc może nas graczy na różne serwery rzucać. Europa Północna, Europa Zachodnia. Więc jeżeli ktoś nie widzi nas, albo siebie nawzajem nie widzimy, to jest właśnie wina problemów Microsoftu dziś. Pozdrowienia z Londynu, tego prawdziwego. Jak wrócę, polecę do wirtualnego, za to dobrze odwzorowanego. No jest dobrze odwzorowany. Niestety zabójczy dla FPS-ów. Cześć Bartek, cześć. Od 20 lat jeżdżę, przynajmniej staram się jeździć do Zakopanego raz w roku i na początku Tatry zrobiły na mnie mega wrażenie, a potem jak się już codziennie widziało w czasie pobytu w szpitalu, to mech. Tak, w prawdziwym życiu myśliwce tak szybko nie latają. Myślę, że myśliwce tak szybko na cały czas na dopalaczy też nie latają, bo to jest pochłaniacz paliwa. No i tak nisko przede wszystkim. Dobrze powiedziane. Giermek poleca wyłączyć automatyczny dobór serwera. Może to rozwiąże problemy. Zbliżamy się do Zakopca. Oblecimy Zakopane, oblecimy okoliczne atrakcje górskie. Powiecie mi, czy widać morskie oko, czy inne ciekawe pod względem turystycznym miejsca są, a potem polecimy na lotnisko w Popradzie. Tam sobie zrobimy przerwę na napoje.
chyba przed nami są ośnieżone szczyty, tam daleko. Albo przynajmniej powinny być ośnieżone. Ja tu mieszkam. Gdzie? Jaka wysokość i prędkość? Masz na ekranie. Są wskaźniki wyświetlone. 4000 stóp, około 500 węzłów. Foksiu, dobranoc. Siemia, Damian. Spóźniony, ale jestem. No to się liczy. Białego niedźwiedzia. Ty, no właśnie. Narobimy mu wstydu, jeszcze większego niż sam sobie narobił. Moi drodzy, ja swoją drogą zapraszam TikToka, bo widzę, że też nas ogląda i to spora grupa. Wpadajcie na YouTube'a zobaczyć. No zobaczycie, Tatry w zupełnie innych proporcjach. 21:9, szeroki ekran. Szanowni Państwo, zapraszamy do oglądania naszej transmisji również na YouTubie. Nadajemy w tej chwili na kanale Nocne Granie. Jednocześnie zachęcamy do zostawienia łapki w górę i ustawienia powiadomień. Cześć, Oskar. Generał, ciebie nie widać. A jesteś na Europie Zachodniej? Nie przerzuciło cię na północną albo jeszcze inna? Kontynenty. Wysokie Tatry. No, powinniśmy zaraz być nad Polską. Brakuje nam niewiele. Cały czas teraz to już chyba Słowacja, co? Dlaczego nie polecisz wyżej, nie przyspieszy to dotarcia do celu? Oczywiście, że przyspieszy dotarcie do celu, ale ja się nie śpieszę, bo my latamy tak, żeby zobaczyć ciekawe rzeczy przy okazji. Polatamy sobie troszkę nad Zakopanem, pooglądamy Tatry, jak są odwzorowane. Cześć, Dawid. Oj, mamy kolejnego na streamie. Young Volko, cześć. Dzień dobry. Dobry. Siemano. Cześć, cześć. Bartek super czatuje. A, chyba nabędę tego Eurofightera, ale to jutro, jak wrócę. Dzięki. Szejdysiek, dzięki za wsparcie. Bartek, kup go koniecznie. Eurofightera? Warto. Ale nie wiem, czy jest przecena na niego. Dobra. Gdzie to Zakopane? Zanim na Tatry wlecimy, mieliśmy zobaczyć... Dawid, dzięki za subika. Mieliśmy zobaczyć, czy jest skocznia. Ja wam powiem, że coś tam jest. Coś tam jest, ale pod względem wykonania może prosić się o poprawki. Powiększam mapę. Za chwilę będziemy nad Polską. Jeszcze Słowacja. Oczywiście. I za chwilę przekroczymy granicę Polski. Wlecimy gdzieś od strony Kościeliska i do Zakopca. Nie ma co się uczyć. Lataj. Lataj od razu. Tak się najszybciej nauczysz. Tak jak robiłem prawko lata temu. Gościu, na pierwszej lekcji na miasto mnie wziął. Tak, no się uczy. To był standard. Dokładnie, a teraz tak nie jest, nie? Pewnie. Nie. Pierwsze co, wiesz, ja robiłem prawko w... 17 lat miałem w 98. No, to już wtedy mogłem robić. Pierwsze co? Jeszcze takim starym uniaczem, Fiat Uno stary. F14. Ale super maszyna to też jest. A się ułożył tak, że go nie widać. Jest. Piękne. Dobra, Zakopane. Zakopiec chciałem powiedzieć. Szukamy skoczni. Nie latamy po Polsce. Nie, to jest wyjątek, bo lecimy do Lwowa i tylko dlatego, że jesteśmy po drodze nad Tatrami,
W Popradzie będziemy lądowali. Chciałem wam pokazać, jak wygląda Zakopane. Tutaj gdzieś powinna być skocznia. No nie jest odwzorowana ładnie. No nie jest. Na igielicie jeszcze pewnie zielonym. Do poprawki się nadaje. Tu jeszcze dwa jakieś boiska. No ale tak z góry, no najgorzej nie jest, co? Geografia w sposób łatwy i przyjemny, a no tak. Dobra, gdzie jest morskie oko? Gdzieś po drodze chyba na rysy. Sobie pomagam mapką Google'a pod spodem. Morskie oko, tak, przed rysami. To lecimy. To lecimy tędy. I chyba tak dolecimy idealnie do morskiego oka. Delikatnie. Ciekawości zapytam prawo. O skrót na dodawanie paliwa. Skrótu nie znam. Nie pamiętam skrótu. Bo ja mam skrót we Flow Pro zrobiony, a tak swoją drogą zrobiłem teraz nielimitowane paliwo. Ja chyba tak zrobię, bo już mi się drugi raz kończy, a zapomniałem o tym. Morskie oko. Zgadza się wszystko? Czy to nie było? To nie było morskie oko! To nie było morskie oko! To nie było morskie oko! Słuchajcie, źle wycelowałem. Mapa mnie oszukała. Mapa, pogoda dzisiaj, komety nie widzieliśmy. Tu jest morskie oko. Ja pierdzielę, to jest mapy dwuja. Lata pod tych Zakopanych już nie pierwszy raz, a morskiego oka nie może znaleźć. Tu jest. To drugie oczywiście, to. To jest morskie oko. Czy to tajfun? Tak. Eurofighter Tajfun. I co? Gra chyba wszystko. Z odwzorowaniem. Byłem kiedyś nad morskim okiem dawno temu. Więc chyba musi być okej. Okay. Dlaczego nie latasz nad Polską? Bo nie chcę. Bo dzisiaj sobie ustawiłem trasę do Lwowa. Tak. Dopiero... bo manual do F14 sugeruje, że da się przypisać do zmian w ZOSie, gdy mamy fizyczny detent, ale nie jest mi po drodze z konfigiem. MSFS. Ja mam pod przyciskiem. Po osiągnięciu 50% dopiero się załącza. Jeżeli mam mniej niż 50% przepustnicy, przycisk nie wymusza. Ale nie wiedziałem, że można tak zmanipulować, jak piszesz. Dobra. Kierunek Poprad. Lądujemy na lotnisku w Popradzie. Dawaj nam Mount Everest. Fajnie jest Mount Everest. Nad Mount Everestem. Ale jeszcze bardziej nad Luklą. Lotnisko w Popradzie po naszej lewicy. Tam sobie lądujemy. Fajnie się ogląda, dziękuję. Fajnie się lata w ogóle. Fajny temat. Nie dość, że fajne widoki, fajne maszyny, fajna ekipa. Ładna pogoda. Ładna pogoda. Super widzowie, nie? No to kurde, wszystko jest na tak. No, na nie jest tylko to, że ta gra jest słabo zoptymalizowana i potrafi płatać figle wydajnościowe nawet na super sprzęcie. Dlatego czekamy na nowe wydanie, które ma się pojawić na jesieni. Zibi już siada. Czy już nawet siadł? Gdzieś tam w okolicy nie, lotniska. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie?
A, bo tak widzę twoją ikonkę. Nie, odszedł na drugi krąg. Teraz widzę. Kojarzysz Dominika Myśliwca? Nie kojarzę. Powinienem? Trochę za wcześnie. Będzie chyba przyziemienie. Chociaż nie. Ej, minus 122. No, ale Tajfuna to ja mam w pamięci. Minus 122. Zobaczmy sobie, gdzie przyziemiłem. Mógłbym nieco później i mógłbym bliżej środka osi tego pasa. Ale minus 122, jeżeli chodzi o prędkość pionową przyziemienia, to tragedii nie było. Dobra, łyczek napoju. I Darek, kierunek Lwów. My jesteśmy w połowie trasy z Pragi do Lwowa. Na razie przeżyję z tym klikaniem. A to taki problem. Na bank masz przepustnicę, na bank pod paluchem masz przyciski wolne. Wyrobi sobie nawyk klikania. Proponuję przelot pod najwyższym mostem w Hamburgu. Kholeperbrücke. Ma być zburzony i chcą wybudować wyższy. Spoko. To jak go zburzą, to zanim to się w tej grze zmieni, to miną 4 lata. Da się. Jednak. Potem po grzebie też. Z jakiej strony kupujesz myśliwce? Różnie. Czasem producent ma swój sklepik. Niektóre biorę z Orbixa, niektóre są tylko na SimMarkecie. W przypadku niektórych popełniłem błąd i kupiłem w torze Microsoftu. Jeżeli chodzi o myśliwce, to jest potężny błąd, bo ten Eurofighter był kupiony w torze Microsoftu i jest nagi pod spodem. Nie ma załadowanej amunicji. Co oczywiście wynika z polityki tego sklepu Microsoftu, a jeżeli byśmy go kupili na stronie jakiegoś wydawcy zewnętrznego, to rakiety spokojnie można by znaleźć pod skrzydłami. Aktywnie pomóż, szukają jakiegoś mostu. Dobra, lećmy do tego Lwowa, ale ile zostało pasa? To muszę podjechać do przodu kawałek w kierunku wschodnim, tam nawrócę, wystartujemy w kierunku zachodnim i lecimy dalej na dopalaczu już w kierunku Lwowa, a faktycznie potem możemy, jak ustalicie tą Francję, to czemu nie? Czekamy na MIGA 29, poszukam potem w jakichś storach. Jadą. Ile kosztował PC? Niemało. Ja myślę, że za dużo. Co to za tytuł? Microsoft Flight Simulator. Giermek, przypomnij mi na Epidemic, kto te najlepsze kawałki miał. Tam czteroliterowa nazwa to była. Zbiorniki paliwa w F14 usuwasz. Ugestera w menu. Okej. Okay. Już mnie wkurza to, co leci.
kierunek Lwów. No i piękne Tatry w tle. Gdzieś tam rysy. Kręcimy na Lwów. Czyli na wschód. Jakiej mapy używasz? Na jednym ekranie, którego za bardzo nie widzicie, mam Navigraph. Aha, a pod spodem to pewnie. No to jest Bing. To nie jest Google. Mam to narzędzie, które podmienia mapy. Mam to nawet opłacone, ale nie korzystam, bo mnie Google szybko banuje, bo my tyle latamy, że bardzo szybko wyczerpuje limit dziennego pobierania przyznany przez Google'a. Musiałbym tam jakieś proxy podłączyć, czy VPN-y pewnie. Był tak samo odwzorowany jak skocznia w Zakopanem, ale nie wiem, czy do tej pory coś się zmieniło. Były aktualizacje świata dla Francji. Może coś się zmieniło. Czy odwiedzę Muszynę? Nie dzisiaj. Lecimy do Lwowa, a potem prawdopodobnie gdzieś do Francji, żeby zobaczyć jakiś most wysoki, pod którym da się spokojnie przelecieć. Lećmy trochę wyżej. A jest jakiś modzik, żeby na księżyc polecić może? Nie wiem. Ale jest modzik na pewno taki, żeby sobie stacją kosmiczną polatać. To mi Marek ostatnio pokazywał, że latał stacją kosmiczną na orbicie. Więc nie zdziwi mnie to, jeżeli coś takiego by się pojawiło. Mamy na pewno moda z promem kosmicznym, który jest na garbie 747 zamocowany. Także są różne dziwne i nietypowe dodatki. Darmowe oczywiście, bo to robią pasjonaci. Grafika 4090 od Asusa. Tobiasz, Microsoft Flight Simulator. Cześć Błażej. F22 Błażejowe. A do której dziś latasz, można wiedzieć? Tak mniej więcej. No z godzinkę jeszcze na pewno. Dobra. To ja na razie lecę z Discorda, to trzymajcie się. Spoko. Na razie. Cześć. No właśnie, Marek latał ISS. Gonimy Zibiego. F-14 Tomcat uciekł. Ciekawe, czego dogonimy? Powinniśmy, bez problemu. Poczekam. Szkoda, że nie mam uzbrojenia. No to wtedy bym tak nie wyprzedzał. Wtedy już by mnie nie było, mówisz? Wtedy bym tak nie wyprzedzał. Ja wiem, ale... Byś we mnie celował tam na tyle? Ja bym się czaił. No właśnie mówię, dobra, jest. I właśnie zrobiłem pewnie źle, bo Giermek powie przepustnicą, a nie hamulcem aerodynamicznym. Cześć, Błażej, jeszcze raz. No, a w Lwowie to będziemy w sumie pewnie za jakieś 10 minut. Już niedaleko nam zostało. Widzę.
wojna nerwów normalnie. No, już cię prawie mam. Od prawej wchodzę. No faktycznie, tą przepustnicę jakoś się daje. F22 jeszcze dołączył. I proszę bardzo, jesteśmy. Mega. Idzie fotka. Mam nadzieję, że... Aż mi ręka zeszła, jak zdjęcie robiłem. Dobra. Spróbujmy tam podlecieć jeszcze do nich. Ale akcja fajna. Czy będę przecinał przez Bieszczady? Tak, będę przecinał przez Bieszczady. W sumie to mogę schodzić już w dół. Słuchajcie, ja bawcie się tam u góry, ja zejdę chwilę na dół, bo będziemy przez Bieszczady cieli. Ale tak swoją drogą Solina chyba nie jest za fajna. Na start 150 giga ma ta gierka, ale mapy się w locie z internetu dogrywają, więc łącze warto mieć szybkie. Gdzie my mamy tą Solinę? Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Kiedy kierunek Poznań? Zobaczymy. Dzisiaj pewnie się nie uda. Dobra, wróciliśmy do Tomcata i F22. A za chwilę dajemy w dół na Polanczek, Solina. Żeby cię nie zestrzelili. No właśnie, bo my bez uzbrojenia. Dobra, Polanczek, Solina. Widzimy? Przed nami. Już na dopalaczu. Kojarzysz Nieprusowo pod Poznaniem? Pewnie, że kojarzę. Jesteśmy nad Polską. Właśnie przekroczyliśmy chwilę temu granicę słowacko-polską. Zmierzamy w kierunku Soliny. Z tej strony cichutko, tam dopalacz przeszkadza. Ja byłem tam rok temu, super, wspominam. Wesoły dinozaur. By przypomnieć, zobaczysz, czy jest podobnie. Polska najładniejsza. Tak sobie mówmy, nie? Też jestem za tym, ale jak lataliśmy nad Alpami, to Tatry nie podchodziły nawet na kilometr.
Ale tak, oczywiście. Najpiękniejsza jest kamera pierwszoosobowa na jasne. Trochę słońca mamy z tyłu, więc nas razi z tych lusterek. Jesteśmy przy Solinie. I co? Podobnie? Kto tam był jeszcze? Jakie województwo teraz? No to chyba Podkarpacie, co? Sama zapora nie jest za ładnie zrobiona. Beznadziejnie. Ale reszta z wysoka wygląda nawet do zaakceptowania. Wiecie, w tym tytule sporo osób tam nie leć, bo PiS wygrał. No właśnie, chyba już po ciszy wyborczej, więc nie ma problemu, żeby to mówić. A tak, tak, chyba na wschodzie PiS wziął wszystko. Ale w sumie to straciłem wątek teraz. Po tej ciszy wyborczej. Nieważne. Kierunek Lwów, a potem to co z tą Francją? Czy polecę potem na Dniem Pruszewem? Nie wiem, czy dzisiaj. Kiedyś możemy sobie takie trasy robić. My często tam latamy do Pana Jezuska w Świebodzinie, zobaczyć jak wygląda. To są takie prośby. Lecimy z Poznania, przez Bóg, Opalenice, Nowy Tomyśl, Zbążyń, albo wzdłuż autostrady. Więc tam pewnie nieraz też jakieś Niepruszewo zahaczymy. ...74 osoby na live, na YouTubie, 64 łapki. Kto nie zostawił, zapraszam. Ponad 100 osób na TikToku. Dzień dobry, Paulina zaprasza również na YouTube'a. Nocne granie, ja się przyłączam do tych zaproszeń, moi drodzy. Zapraszam, wpadajcie na YouTube'a. Tutaj latamy na bardzo szerokim ekranie przy wysokiej rozdzielczości. 21:9 proporcje ekranu, rozdzielczość blisko 4K. Jeszcze sklepik beztłowy powinienem nagrać. Zapraszamy do zakupów na pokładzie samolotu. Gdzie jesteś teraz w Polsce? No za chwilę nie będę w Polsce, przekraczam granicę z Ukrainą. Na dole masz mapkę, widzisz, że powinniście już widzieć linię granicy. Lecimy do Lwowa. W Lwowie będziemy za 3 minuty. W Lwowie lądujemy, no i potem, jeżeli odnajdzie się nazwa tego miasta, miejscowości, gdzie jest jakiś wysoki most we Francji, to tam polecimy. Tak. Na północy Poznania, dokładnie tak. Gdzieś niedaleko Piątkowa. Top 10, nazwa gry Microsoft Flight Simulator. Giermek już pewnie gdzieś nad Lwowem. Gonimy was, gonimy. Wiadukt. Daleko mam to napisane. Milau. Mila, Milau. Nie umiem z francuskiego akcentować. Lwów dosłownie za moment. Aha, poznańskie pyry w powietrzu. No ja.
bo latasz dzisiaj w 35? Nie. Na początku pisałem o świętokrzyskich. Czy dałoby radę, to gdzieś w Kielcach bym musiał się pojawić. To jak będziemy szukali tej francuskiej wiochy. To jakiś wojskowy chyba port. Jak będziemy szukali tej francuskiej wiochy, to mogę nad Kielce się wybrać na chwilę. Gdzieś tam świętokrzyskie zobaczymy. Dobra, Lwów już prawie, że przed nami. Aha, w tym symulatorze ludzie latają głównie. No ja wiem, zapomniałem. A, już sobie przypomniałem. Tak. W tym symulatorze ludzie latają głównie liniowcami, czyli najczęściej są na przelotowej gdzieś kilkadziesiąt tysięcy stóp, czyli około 10 tysięcy metrów, czyli około 30 tysięcy, między 30 a 40 tysięcy stóp. I to, że zapora w Solinie jest słabo odwzorowana, no nikim nie robi wtedy to wrażenia, bo oni tego po prostu nie widzą. Oni latają najczęściej, oni, czyli ci piloci Boeingów, Airbusów, latają tak wysoko i tylko starty i lądowania realizowane są pewnie w miastach. Dla nich ważne, żeby miasto było może szczegółowo odwzorowane. Nie wiem, to tak przypuszczam, nie? Ale większość osób, bo ten tytuł jest w sumie zrobiony dla pilotów liniowców, ewentualnie awionetek, no to ci, co latają awionetkami na VFR-ach, no to myślę, że oni prędzej by zauważyli niedoskonałości, które są tam przy Solinie. No i my oczywiście. Ci, co myśliwcami latają. Ostatnio ktoś też zadał pytanie w komentarzach na YouTubie, jaki jest sens latania myśliwcem we Flight Simulatorze. No, tak, że to się po prostu podoba. To nie musi być DCS, żeby strzelać, żeby ta fizyka była 1:1. A frajdę mamy z tego, że wspólnie sobie przez świat lecimy. Taka, powiedzmy, że szkółka przed przejściem do DCS-a to jest. No właśnie, z drugiej strony w innych symulatorach VFR nie działa wcale. No. Bo w jakich na przykład? W X-Plane, który jest słabiutki pod względem odwzorowania. Dobra, lądujemy. Bez jakiegoś tam oficjalnego, ładnego podejścia. Szybciutko wyhamujemy aerodynamicznym. Powinno się udać. O, panie, nie przeciągnij tam nic. Powinno się ładnie udać podejść do lotniska we Lwowie. Jesteśmy. Prawie, że w osi pasa. Prawie, że. Z Lwowa na chwilę w okolice Gór Świętokrzyskich. No tak, obiecałem. Faktycznie powiedziałem, że polecę. To polecę. Jak się słowo rzekło, to muszę. No ale potem do Francji. Aktywnie już pisał, gdzie tego szukać. Minus 400. Mogło być lepiej, jeszcze mi się odbił. Ale zdecydowanie łatwiej mi się ląduje Tajfunem z racji godzin przelatanych niż Tomcatem. Cześć Błażej. Błażej w F-22. Ten symulator to stworzony dla realnych pilotów. Znaczy ja myślę, że to symulator, gra stworzony dla każdego. Nie trzeba być pilotem. Ja myślę, że lata pewnie trochę pilotów. Ale czy to jest taki do nauki, do szkolenia się, nie wiem. Mało latam liniowcami, żeby się wypowiedzieć na temat jakości odwzorowania fizyki samolotu oraz tego, jak
technicznie tutaj jest odwzorowany samolot, jeżeli chodzi, wiecie, nawet od przełączania jakichś bezpieczników. Strzelanka to DCS jak najbardziej. Twardo, 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 bardzo twardo. To się zgadza. Okej, Góry Świętokrzyskie. To co, gdzie proponujecie, żeby te Świętokrzyskie... Jest tam gdzieś w Kielcach? Kielce, okolice? Tam musi być przecież coś, żeby... Idę do menu świata. Także zobaczycie od razu, jak wygląda glob. Turbulencja 1 latał na jakimś Flight Simulatorze, Microsoft Flight Simulator chyba. Wrocław, mamy Kielce. Pod Kielcami mamy Masłów. No to chyba w Masłowie trzeba by. A co dokładnie byś chciał zobaczyć w tych Świętokrzyskich? Łysą górę? Dzięki, Błażej. No a ja też dzisiaj długo nie latam, bo roboczy tydzień się zaczyna. Łysą górę. No dobra. No to startujemy z Masłowa. Ustawię jako odlot. A potem Francja. Mam streama na YouTubie. Cały czas leci. Zapraszam. Szanowni Państwo, zapraszamy do oglądania naszej transmisji również na YouTubie. Nadajemy w tej chwili na kanale Nocne Granie. Jednocześnie zachęcamy do zostawienia łapki w górę i ustawienia powiadomień. Kanał Nocne Granie. Dlaczego nikt ze mną nie rozmawia? Bo nikogo... No jest Zibi. No, Zibi zmęczony. Od razu zmęczony. Dziewczyny się martwią. Małomówny. No. To dziewczyny pytajcie, no. To ja będę przekazywał pytania do Zibiego. Dobra, startujemy. Kierunek... Łysa. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No, bo mi tutaj zasłonił F-22. Startujemy, ale krótki pas. Poszedł. Daliśmy radę. Dobra, szukamy. Co tam jeszcze jest? Łysej góry, ale tam jakiś klasztor widziałem. Dobra, będziecie musieli mi mówić, gdzie kręcić. Ja totalnie Świętokrzyskich nie znam. No i witam, to ja z TikToka. No i tutaj o wiele lepiej. Proszę bardzo, ja to muszę wyświetlić, TikToki. No to będziecie wiedzieli, żeby wpaść na YouTube'a. Kanał Nocne Granie. W tej chwili oczywiście... To i tu transmitujemy. Nie nudzi cię latanie? Nie. Ale nie wykluczam tego, żeby w przyszłości się pojawiły tutaj na przykład DCS. Na przykład. Jest wysoka wieża gdzieś przy tym klasztorze. Dobra, no to będziemy szukać. Zrobimy sobie kółeczko nad Świętokrzyskimi. Klasztor misjonarzy oblatów. Pewnie Maryi albo Maryjnych, coś takiego. Zaraz tam będziemy. Zejdę niżej. Biorę miotłą i dołączam do ekipy w drodze na Łysą Górę. Wpadaj. Chętnie zobaczę ci tutaj na skrzydle po prawej stronie.
No to ten klasztor gdzieś powinien być za moment pode mną. Kręcę w jego kierunku. Coś jest. Ej, jest wieża, patrzcie, jest wieża, o której tutaj mówił kolega. Jest klasztor. Ale wieża super. Prawie jak w Berlinie. Ładna. Nie wiem, czy tak wygląda w rzeczywistości, czy dobrze odwzorowali, ale powiem wam, że nie sądziłem, że tak przy tym klasztorze taka wieża jest. Gołoboże po lewej. Nie wiem, co to jest Gołoboże. Jakaś miejscowość? Pewnie. Lata się lata, tylko się lata. Z punktu A do punktu B. Ale są różne dziwne, śmieszne miejsca, w których można sobie wylądować i szkolić swoje umiejętności. Można sobie wylądować na przykład na molo w Sopocie. Można lądować na lotniskowcach. Można wylądować zupełnie innym, oczywiście samolotem, na hotelu w Dubaju. Także tu chodzi o to, żeby poczuć się jak pilot dowolnej maszyny. Awionetki, liniowca, myśliwca, balonu nawet, śmigłowca. Dobra, ten wiadukt we Francji wygląda tak, że w sumie to mi się nie chce gadać nawet, czyli rezygnujemy. Jakbyście zastąpili Arnolda Schwarzeneggera w drugiej części Terminatora. Tak swoją drogą byliśmy na Żoliborzu kiedyś w Warszawie. No to słuchajcie, to co robimy? Dramat jednym słowem. Można i na spotku w Katowicach wylądować. Można. Francja odpada w takim razie. Po kaburze. Puka Saturna. A Puka Saturna dzisiaj do mnie napisał komentarz na YouTubie na nocnym niebie, że mu się ogólnie wszystko podoba i wybacza mi, że nie pokazałem Saturna. Mamy burzę. Musimy z niej wylecieć. Setup do latania, ile kosztuje? Przepustnica i Joy, czyli przepustnica jest po lewej, to po czym teraz tutaj przeklikałem, po prawej jest Joy, to kosztowało tysiaka, Logitech Hotas X56, wylecimy z tej burzy. Orczyk, czyli coś, co steruje sterem kierunku, uwaga, trochę mną rzucam, bo jest wiatr, nie? Jest burza, ale teraz będzie rzucało bardziej, raz, no właśnie, ja sobie teraz nogami ruszam, bo mam pod biurkiem orczyk. I to pomaga bardzo przy lądowaniu, przy mocnym wietrze, albo żeby tak szybciutko tylko wyrównać i znaleźć się w osi pasa. Wylećmy z tej burzy. Wyżej. To tyle, jeżeli chodzi o sterowanie. No komputer to, tak jak powtarzam zawsze, taki na jaki każdy może sobie z was pozwolić. Da się latać na laptopie, nie musi być to RTX 4090 od razu też. O, wylecieliśmy z burzy, jesteśmy ponad chmurami. Więc komputer to jest kwestia bardzo indywidualna, no i wiadomo, ilość monitorów, im więcej tym lepiej. Ja potem tak wyglądam trochę, jakbym nie potrafił skupić wzroku na jednej rzeczy, ale ja mam, wiecie, grę na jednym monitorze, mapy na drugim, czaty na trzecim, a jeszcze na czwartym monitorze pode mną Navigraph Charts, czyli już takie dedykowane do lotnictwa mapy i schematy lotnisk, których się w sumie dopiero uczę czytać, ale bardzo przydatne. Nie, Bartek, nie znudziła mi się. Nie znudziła mi się, bo nie odkryłem całego świata, nie przeleciałem tras, które bym chciał przelecieć, nie odwiedziłem
A co to mi tutaj F-14 jakaś podjeżdża? Proszę bardzo, dzień dobry. Nie przelecieliśmy na przykład nad wielkim murem chińskim. O kurczę, zdążę zrobić zdjęcie? Zdążę. Ale będzie fota do kolekcji. Wrzucę potem na FB. No i oczywiście zapraszam, grupa na Facebooku jest. Samolociarska nasza. Jakby ktoś chciał dołączyć, link w bio oraz w opisie do transmisji. Zibi, dołącz! F-14. No, próbuję, jak teraz się zorientowałem, gdzie jesteście. No. Zibi już goni tam na tyle, widzicie pewnie. Czekajcie, spróbuję to... trochę zoomować na Zibiego. Zibi podjeżdża do nas. Młody baton jeszcze F-16 na tyłach. Czy ja nie wlecę w chmury? Nie. Ale pięknie słońce zachodzi. Dobra, Zibi próbuje, a ja czytam czaty. Nad Płockiem nie da rady. Fajnie się gra na przykład Boeingiem 737, typowo pod latanie z kraju do kraju, czy ty wolisz myśliwcami? Zibi przebił. Wolę myśliwcami. Wolę myśliwcami, bo się fajnie zwiedza na szybko. Można łatwo z punktu A do punktu B się dostać. Ale mam Dreamlinera, chcę się nauczyć nim latać. Chciałbym kiedyś nabyć coś albo od Phoenixa, albo od PMDG, więc jeżeli myślimy to już o liniowcach, więc na pewno chciałbym też liniowcami polecieć, polatać. Więc nie znudzi się szybko. Uwierzcie mi, nie znudzi się. Biorąc pod uwagę ilość pieniędzy wydanych w sprzęt oraz w dodatki, to nie ma prawa się znudzić. Nie może. Mam pytanie, dlaczego koło mnie żaden samolot nie leci? Bo może masz schowane nazwy, a może masz wyłączone pokazywanie graczy. I upewnij się, że jesteś na Europie Zachodniej, dokładnie tak jak Paula napisała, ponieważ dzisiaj serwery Microsoftu płatają figle i wiem, że wielu graczom, między innymi mi domyślnie, włączyła się Europa Północna. Tak, Północna to była Europa? Czy Ameryka? Już nawet nie pamiętam. W każdym razie nie była ta Europa Zachodnia. Fajnie tak sobie też w szykach polatać. Musimy robić też odcinki, w których się bawimy i próbujemy ustawić. Ej, a na przykład jak chcę sobie polatać Airbusem A380, to mogę nim polatać, czy trzeba kupić? Wiem, że pojawił się jakiś Airbus A380 ostatnio. Według opinii graczy to prawdopodobnie jest jakieś gówno, za przeproszeniem. I nie wiem, czy warto wydawać na to forsę. Kiedyś ma się chyba w przyszłości darmówka pojawić. Od Asobo? Nie pamiętam teraz. Chyba Asobo to zrobi. Może nie Asobo. W każdym razie ma być za darmo. I chyba na tamtego warto poczekać. A jeżeli chcesz coś fajnego kupić, to możesz mieć Dreamlinera z pakietu. O, w chmury się pakuje. Możesz mieć Dreamlinera z pakietu Premium Deluxe. Fajna maszyna. Albo jak na poważnie i profesjonalnie chcesz podejść do latania liniowcami, to wziąć 7 czy 7800 od PMDG. Dobra, a czaty na YouTubie. Zbyszek, mówiłem ci, że tym Dreamkiem nauczę tylko kiedy. Nauczyciele się nagle znaleźli. Nie wiem, ja ciągle nie mam czasu. Wiesz, bo jak jest czas, to robię live'a. Muszę znaleźć sobie taki czas na to, żeby też trochę na zapleczu popracować. Wtedy się możemy pouczyć.
Tak, Europa Północna to była. Tylko nie A380, no, od Bredoka. Nie bierzcie go, to jest scam. Jedyny pasażerski w przyszłości, jaki kupiam, to Concorda. Jest, jak najbardziej. To już ten Concord nie jest skamowaty, więc można brać. Przepraszam, tutaj ruszyłem przez chwilę Joyem. Mogłem popsuć szyk, ale to wynika z tego, że ja nic nie widzę. Bo wlecieliśmy w chmurę burzową. Włączmy coś. O, Rain and Clear. Połączenie deszczu i czystego nieba, tak na przemian. Już nie burzowo, ale może być trochę deszczowo. Teraz nie pada. Gorące mam myśli. Zawsze takie się znajdą gdzieś. Dobra, piciu. Martyna pyta, gdzie lecimy? Czaty, kto tam z nami lata? Za długo nie polatamy, pewnie do 24:00. Rano trzeba wstawać. Do pracy? Do przedszkola? Dzieciaki zaprowadzić? To prawda, że jak się wleci w WTC, to banuje konto z automatu? Tak, ale nie pamiętam, w jakiej sytuacji. Czy jak się po prostu wleci, czy jak się wleci na live'ie i ktoś doniesie. Ktoś to wyjaśniał, tłumaczył kiedyś nam na YouTubie, ale nie pamiętam dokładnie, co musi być, co musi wystąpić, żeby nastąpił ban. Bober, ile kosztuje twój komputer, bo chcę taki. Bober, to ja zachęcam, żebyś przyszedł na YouTuba i w opisie na YouTubie jest rozpiska sprzętu. Sobie zobaczysz wszystko na jakichś elektromarketach albo sklepach internetowych ze sprzętem i sobie pozbierasz. A jeżeli kojarzycie takiego gościa, Paris Platynow, to mu ziemniak dokładnie takiego samego chyba kiedyś złożył. Więc możecie na YouTubie ziemniaka poszukać odcinka z Platynowem. To dokładnie taki sam komp znajdziecie. Nie wiem, czy lubisz, ale teraz mógłbyś sobie strzelić fotkę. Obracam się. Ło! Dobrze, że że powiedziałeś, bo ja byłem odwrócony oczywiście w inną stronę. Lecą foty. Baton tam szaleje. Uspokój się, baton. Platynow miał za trzy dychy, no. No i to się zgadza. Trochę inna karta jest, bo ja mam od Asusa, tam chyba wjechał inny model, ale reszta jest. I chyba mam więcej dysków, bo ja mam trzy dyski, a Paris dostał dwa od ziemniaka. Ile kosztuje 7x7? Około 300 zł. Około. Nie pamiętam, plus minus teraz. Kurde, aż drona chyba wezmę. Łe, nie odpaliłem DS4, żeby pada od playa mi czytało. Momento. Lećcie w tym szyku. Za chwilę komunikat mi wyskoczy na ekranie. Jest, zachowaj domyślne. My zniknęli. Ja pierdzielę. To ty zniknąłeś. No, ja zniknąłem, bo mi komunikat wyjechał i mi spauzowało. Ja was podgonię. Ja was dogonię, spokojnie. Kurde, zachciało się. Pada podłączać. Pada po to, żeby dronem sterować. 450 węzłów, ustawiam, podgonię was.
to jeszcze za inne samoloty się płaci, żeby polatać. I tak i nie, bo ileś samolotów, kilkadziesiąt nawet można by powiedzieć, jest standardowo w grze, tylko no niestety dominują awionetki. Schodzę do was. Dobra, powinienem być gdzieś między Gieremkiem a Giermekiem, przepraszam, ja ciągle z tym Gieremkiem, a Zibim. Wysokość 11200. Przecież później na Discordzie w uszyku nie ma jak pisać. Dobra, dobra. I mamy... Dzień dobry, dzień dobry. Ja bym jakiś dzwonek musiał tam uszykować. Ja nie wiem, czy są dzwonki, żeby tam pim pim mi zrobiło, jak ktoś czeka w poczekalni. Dzień dobry. Witaj. Witam. A i tak echa nie było. Niektórzy z takim echem potrafią wejść. Powinienem przypominać, że przed... wejściem na antenę proszę wyciszyć radioodbiorniki. Ale nie słychać mnie źle. Dla ciebie bardzo dobrze. A i w ogóle echa nie ma, ani streama nie słychać. Więc jest git. Dobra, ja lecę już na zadanej wysokości. Ja nawet mógłbym iść na łatwiznę i sobie autopilota chociaż na wysokość ustawić. Ale okej, nie spada mi wysokość, jest na około 10 tysiącach. Więc możemy tak zostawić. Teraz przeniosę się na drona. O, właśnie po to pada potrzebowałem, żeby polatać sobie padzikiem, dronem. Nie steruję teraz absolutnie samolotem, tylko i wyłącznie kamerą. Teraz można sobie porobić fotki fajne. Giermek, tak, jak polski Giermek. Teraz to przeczytałem. Full speed, chłopaki, dawajcie. Moment, tu jeszcze foty idą. Sporo chmur. Żeby wszystkich złapać. O, Zibi ładnie podszedł. Ekstra, cała czwórka weszła. Martwi mnie to, że kupię gierkę i wydam krocie na same samoloty i nie wiem. No tak to jest. Wiesz co? Tak jak gadam tutaj z ekipą, no to się już ładne parę tysięcy powydawało. Na samoloty, na lokacje, na lotniska, na inne dodatki. Już nie wspomnę o stanowisku. A jeszcze jakbyśmy mieli w DCS-a grać i tam maszyny po 300 potrafią kosztować? Ale masz triale, nie? No chociaż po to, żeby sprawdzić, nie? Czy chcesz wejść w daną maszynę. To jest fajne. To jest fajne. Dobra, jeszcze od tyłu ujęcia. Jaka to gra? Microsoft Flight Simulator.
ury zeszły. Bardzo dobrze. No jeszcze z daleka na szerokim kącie i słuchajcie, dobra, kończymy tą sesję za moment. Marceli, dziękuję za odpowiedź. Dobra, full speed. Aha, to już Polisz pisał wcześniej. Zibi na konsoli. Zibi konto pewnie na konsoli zakładał, więc ma cyferki, bo Zibi mówił, że na PC-cie, nie? Dzisiaj. Dzisiaj na PC-cie, a na konsoli zakładałem konto, dlatego cyferki. Cyferki, dlatego cyferki. No, tak myślałem. No i na YouTubie jest lepiej oglądać. Jakiś pan napisał, że na YouTubie lepiej oglądać, słuchajcie, no to TikToki. Zapraszam na YouTube, a transmitujemy w tej chwili kanał Nocne Granie. Ja już z drona wracam do swojej maszyny. Jestem już w kamerze zewnętrznej. Zerknijmy do kokpitu. Jak tam ekipę widać z kokpitu również? Nie da się tak wychylić za bardzo. Gdyby pewnie któryś podleciał bliżej, to byśmy zobaczyli. Polska pod nami, gdzie my jesteśmy? Wschowa, okolice Wschowy. No po mojej lewej powinna być gdzieś Wschowa. Zerknijmy z zewnątrz. Gdzie jest ta Wschowa? Pode mną. Jest tak pode mną, że ja nie widzę jej. Musiałbym się tak wychylić. Dobra, nie kombinujmy. Czy żeby zacząć latać, trzeba kupić samolot, czy są jakieś darmowe? Nie, jak najbardziej są darmowe. Z myśliwców jest to F-18. Jest Darkstar, ale Darkstar to jest tam taki eksperymentalny, to tam sobie można odpuścić. F-18 na początek jest git, jest sporo awionetek, jest kilka śmigłowców, jest Airbus A320 i to w tej standardowej wersji gry. Jest darmowy F-22 do pobrania w wersji light, taki mocno okrojony. Ze strony flightsim.to jest trochę samolotów darmowych, które da się również pobrać z zewnątrz. Latasz na wolancie czy na padzie lub klawiaturze? Jeśli na wolancie, to jaki masz? Latam na sticku i przepustnicy. Jest to Logitech X56. O, Paulina ci napisała, widzę. Jak daleko się oddaliliśmy od tego klasztoru? Już możesz to jakoś zobaczyć, czy jakiś pan? Od tego świętokrzyskich? No mogę. Widzisz tą mapkę na dole? Okolice Kielc, a my jesteśmy prawie nad Zieloną Górą. Tu był klasztor. Tutaj zrobiliśmy kółko przy klasztorze. Klasztor misjonarzy, oblatów i coś tam, coś tam. I w tym szyku lecieliśmy sobie nad Radomskiem, Wieluniem, Wieruszowem, Lesznem. No i teraz jesteśmy prawie, że nad Zieloną Górą. Za chwilę będziemy nad Niemcami. Jeszcze chwila. Nie wiem, ile to jest w kilometrach, bo nie mam tutaj nigdzie dystansu, który przebyliśmy. Można by zmierzyć odległość z Kielc do Zielonej Góry miarką na Google, na Google Maps. Pozdrowienia Zielonej, Kinsza. Pozdrowionka dla ciebie. Spoko, pytajcie. Mamy taki luźny wieczór dzisiaj. Spontan Live nagle się pojawił ze złości przeciwko mecie. Oglądaliśmy na nocnym niebie kometę, a raczej chmury, które ją zasłaniały cały czas. Ja mówiłem, że polatamy do 24. Słuchajcie, jesteśmy nad Zieloną Górą. Co myślicie, żeby zejść niżej? Żeby zejść niżej, przelecieć nad Świebodzinem, zobaczyć
Najwyższy na świecie. Pana najwyższego. No właśnie nie wiem, jak to nazwać. Statuę, posąg. No i potem autostradą do Poznania. Ja już idę spać w Poznaniu. Czemu nie lecisz F-14 tak jak oni? No, bo wybrałem Tajfuna. Co mam ci powiedzieć? Nie dogadaliśmy się co do wyboru samolotu. Marek do mnie napisał na Discordzie. O! Płatną! To ja chcę taką scenerię. Marek, linkę mi musisz wysłać. Skąd ona jest do pobrania? Dobra, plan jest taki. Schodzimy w dół. Monument! Monument aktywnie na wózku. Oczywiście zawsze znajdzie odpowiedź. Monument. Zielona Góra. Z Zielonej Góry musimy się dostać do Świebodzina. To idziemy w dół. Zapraszam ekipę. Lecimy do Świebodzina. Ale im uciekłem. Musicie bandytę znaleźć teraz. Ale w DCS-a to bym chyba zagrał. Ale ja bym sobie poszczelał. Kurde, tylko się boję, że w DCS-ie zanim uda mi się pierwszą rakietę wystrzelić, to ja się rozbiję jeszcze na lotnisku. Wiesz co, jak już ogarniesz sobie samolot, a nawet nie musisz, bo też możesz z pasu wystartować, to tak naprawdę nie jest to bardziej skomplikowane niż tu te samoloty, no. Bo te podstawowe i tak nie są w pełni klikalne. One mają ograniczoną awionikę, w sensie latają tak samo, ale systemy są ograniczone i jest już na klawiaturze, więc są dużo prostsze. A powiedz mi, a na przykład trzeba bardzo korzystać z systemów nawigacyjnych, no bo tam nie ma żadnych GPS-ów, tylko są te wojskowe takany albo jakieś inne te rozwiązania. Do Microsoftu, w sensie do... Do DCS-a. To DCS ma mapę, więc... A jest mapa. O. Czyli prawie jak GPS. Dobra, Świebodzin, szukamy. Gdzie to... Chyba muszę cofnąć trochę. Bo tak wjechałem na ten Świebodzin z wysoka. Jest. Skręcej. O, Marek mi podesłał z Orbixa. Dziękuję bardzo, Marek. To ja sobie to kupię, bo to jest fajne. A tam będziemy lecieli pewnie przy okazji rocznicy w Czarnobylu. Widzą już? Widzowie widzą. Co tam w oddali majaczy w Świebodzinie. Monument. Co to za gra? To takie polskie GTA, no. Coś zrobił. Odwzorował Świebodzin i latamy. Jest Babimost. Jest. Babimost lotnisko. W grze się nazywa Zielona Góra. Chyba po prawdzie tak się nazywa, nie? Bo przynależy do Zielonej Góry, choć jest bliżej Babimostu. No ale w DCS-ie takich widoków nie ma, kurde. To mnie zniechęca. To tam nie pozwiedzasz. No, tam nie pozwiedzasz. Siema, Oskar, już cię przenoszę. Ale tam nie ma czasu zwiedzać. Tam nie ma czasu zwiedzać, nie wiem. Skupi się na widoczkach, to cię zastrzelą. A długo się leci do celu? Czy to jest ustalane? Czy jest w ogóle to jest jakiś planer, jest jakiś edytor, że tam sobie wspólnie planujecie? Czy to jest narzucone z góry, czy to jest jakieś losowe misje w DCS-ie? Po pierwsze tak, masz planer i jest trochę bardziej skomplikowany niż tu. No. Bo jakby musi być zrobione, cała misja dla wszystkich samolotów musi być zrobiona przed lotem, nie tak jak tutaj, że każdy sobie tworzy swoje. No. A po drugie w tym momencie, to że poznając twórców gry, pewnie wyjdzie za lat kilka, jest planowana dynamiczna kampania, czyli tak naprawdę gra generuje misje dla ciebie w jakimś konkretnym settingu, na przykład w wojnie.
koreańskich. No właśnie o coś takiego mi chodziło, że to by było najbardziej idealne, nie? A tak to trzeba planować, musi być planer. A tak to zazwyczaj aktualnie tak naprawdę cały DCS stoi serwerami multi, które już to mają za ciebie zrobione. Mhm. Aha, czyli są jakieś takie predefiniowane, gotowe, nie wiem, presety z misjami, tak? Że... Tak, bo generalnie DCS jest słaby bardzo w tym aspekcie, jeśli chodzi o... To jest bardzo dobry symulator kokpitu, słaba symulacja wojny, no. Więc te serwery naprawdę mocno same z siebie dołożyły swoich skryptów i tak dalej, żeby faktycznie to było całkiem dynamiczne. Ja bym musiał zrobić tak, że kupię czwarty dysk i tam tylko DCS-a zainstaluję. Ile on waży? Koło 150 giga? Tak, czysty, szczerze, dawno czystego nie miałem, to ciężko mi powiedzieć. Koło 100 giga. No, to i tak bym musiał na czysto to zainstalować, bo już nie chcę mieszać. Dobra, jak się gra nazywa? Microsoft Flight Simulator oczywiście. Czy jest trudno? Nie jest trudno. Siema. Siema, Oskar. Naprawiony komputer? A ja. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, wszystko śmigło. Tamten ram powodował bardzo duże obniżki wydajności. W ogóle jest dużo problemów innych się rozwiązało przy okazji. Jestem zadowolony. No to w końcu zagra z nami kiedyś. No pewno, teraz to już wszystko będzie działać. Będzie teraz dużo spodnie, bo nie wiem kiedy gra. Czekaj. Bo coś mi się z obrazem popsuło. O, jest. Spoko, to robi jak powiem. Coś musiałem nacisnąć. Co jeszcze do tego klasztoru, to w tej grze zrównany z ziemią jest chyba, nie zrobili go. No tak, tak. Tutaj wiesz, sztuczna inteligencja tak naprawdę pewnie w większości odpowiadała za... że sztuczna inteligencja. Przesadziłem. Algorytmy na podstawie map decydowały, co, jak i gdzie wygląda. Nie byłem w Sandomierzu. Lecę dwójką do Poznania. Wracam do domu. Idę spać. Teraz będzie McDonald's. W którym miejscu? Czy już był? Na dwójce? Przed Nowym Tomyślem jeszcze? To może już był. Był już. Przepraszam, nie zwróciłem uwagi. Nad Zbąszyniem ładne jeziorko. Sylwester znam. Bywam tam kilka razy w roku latem. Błędno, z tego co pamiętam, nie? Zbąszyńskie. Byłem tam kiedyś, jak samolot lądował na jeziorze, nawet mi się udało trafić. Tak jest, to sporo rodziny mam właśnie stamtąd, z okolic Zbąszynia. Także znam na wylot te okolice. DCS ma 140 giga na start. Czy jak będziesz już nad Poznaniem, przelecisz przez Kozie Głowy? Dobrze. Mogę. Zaraz będziemy zresztą, bo tak z Nowego Tomyśla do Poznania to samochodem się jedzie pewnie z 20 minut. Autostradą to pewnie nawet mniej niż 20 minut. Z 15, a tym myśliwcem z 3. Ale widzę, że Poznań w deszczu. Poznań w deszczu, to zmienimy nieco pogodę, żeby te Kozie Głowy było widać, które są na wschodzie, na wschód od Poznania. A Giermega, ty w tego DCS-a jeszcze pykasz, czy tak odpocząłeś sobie od niego póki co? Tak, 2 miesiące przerwy. 2 miesiące przerwy. Wkurzył cię, czy... Nie, tu przyszedłem, wiesz, zacząłem sobie latać więcej... Tu w symulatorze zacząłem jakimiś airbusami latać i tak dalej, to czasu nie mam na jedną drugą. Rozumiem. Czy w ogóle ja mam takie wrażenie, że tak po... jak chodzę po tych stronach facebookowych związanych z Microsoft Flight Simulatorem, to ta cała społeczność oczywiście skupia się przy liniowcach, przy Boeingach, Airbusach, przy tym całym środowisku od PMDG,
Jak ktoś tam słyszy myśliwiec i Microsoft Flight Simulator, to się robi sinokoperkowo i jakby tak za bardzo mówię, gdzie, po co, jak, gdzie, chłopie, spierdalaj na DCS-a, tak, nie graj, przepraszam za to słowo, ale jakby nie czują tego, że tutaj można też myśliwcem polatać. Ej, ale wiesz, jak ja pierwszy raz tu wsiadłem do F-16 od DC chyba? No. DS, nieważne. No. DC Design, no. No. Też mi piana z ust poleciała, nie? Jest no tak, tak. Ja ten sam błąd zrobiłem. Mówię, miałem kiedyś, dobra, były promocje, mówię, muszę wydać około 150 zł. Miałem do wyboru F-22 albo F-16. Wziąłem F-16. Raz leciałem. Leciliśmy chyba F-16 właśnie z Marsylii do Barcelony. I to był mój ostatni lot F-16. I nie pomyślałem, żeby oddać. Nie pomyślałem, że można przecież zwrócić. Szczególnie jak przychodzisz z F-16 w DCS. No, którą wszyscy polecają na start. Tam się nic nie zgadza, nawet cockpit. Wiem, ale jakieś upgrade'y mają być. Widziałem, że jakaś aktualizacja. Marek coś mi wysyłał chyba o F-16. Lądujemy na EPPO? Tak, ale za chwilę. Musimy sobie przelecieć trochę nad Poznaniem, nad Kozie Głowy oczywiście. Tam w okolicy jest oczyszczalnia ścieków, więc pewnie łatwo ją będzie rozpoznać. Kształty będą się zgadzać. Myślę, że ją tam też czuć. Dobra, kręcimy nad Wartę. Nad Wartą akurat jest. W okolicach Warty będzie ta oczyszczalnia ścieków w Koziegłowach. O mapkę powiększam, to już sobie też zobaczycie, gdzie. Tak, jakiś Lidl mi się wyświetlił. Nie chcę Lidlów. Katedra. A my odbijamy w prawo. W okolice ulicy Głównej i do Koziegów. F-16 będzie poprawiona, Marek tutaj zameldował. No właśnie tak pamiętałem coś, że mają popracować nad nią. Mamy elektrociepłownię. Jest oczyszczalnia. A po prawej stronie Kozie Głowy. W okolicach Koziegów jest chyba nawet więzienie. Tylko nie pamiętam gdzie. Może tu, gdzie takie coś było. Dobra, my już nad Czerwonakiem. Nie, do Szemotu nie dolecę. Kręcę na Poznań. Nad Piątkowo. I potem już będę siadał na ławicy. Na ławicy podany. Na ławicy. W ogóle okazało się, że kometę mi się udało zrobić, tylko po prostu o tym nie wiedziałem. A co, pobawiłeś się trochę ustawieniami? Nie, Osmo mi znalazł. Aha. Wyślij zdjęcie. A wiesz co, bo ja myślałem, że kometem jest to takie jasne, co było na prawo od niej, a to jest jakoś inne jasne. Nie wiem, czy to jest Hamal albo Hamel, coś takiego no, jest. Coś takiego, no coś takiego. No. Piątkowo poznańskie pod nami teraz. Już się świecą światełka w blokach. Jest więzienie na Karolinie. O. Ale takie chyba łagodniejsze, nie? Czy nawet dla kobiet? Może w Polsce. Dobrze, nie tak jest. Latem oczyszczalnia daje czadu, ale i tak już jest lepiej. No, czasem zawiewało do mnie na Piątkowo nawet. Tylko nie wiem, czy właśnie z oczyszczalni, czy z przepompowni, która jest przy Lechickiej. Tylko dla mężczyzn. Dobra, to ja o jakimś innym słyszałem, że gdzieś tam dla babeczek jest, dla kobiet. Pierdziel. Avenida. Dworzec PKP w jednym. Ale to jest fajna ta galeria, tylko wejście jest niefajne. Opowiedz, co cię tam spotkało. A, żur, pełno żuli, ja się bałem. Bał się, a słuchajcie, przyjechał z mojej wsi do dużego Poznania. Dawno nie był w tak dużym mieście i został zaatakowany przez żuli.
Ale wiesz, jak to wyglądał? No, opowiadaj. No mówię, no gdzie jest stadion, panowie, bo idę na mecz się, bo akurat wtedy jechali na mecz, widziałem, bo pełno w pociągu było takich, wie, na niebiesko ubranych, to pewnie na mecz. No, z szalikami, czy się mówię, no to mi panowie powiedzcie, gdzie metr, bo się śpieszę, czy się spóźnił. No, to musisz faktycznie się śpieszyć. To my jeszcze nie zawracamy. Ale królu złoty, daj 5 zł i cię zostawiamy w spokoju, nie? No ale wiesz, za wołem ochroniarza było też po sprawie. Ale to ty miałeś przygód w tym Poznaniu. Dobra, już kierunek Ławica, pod słońce zachodzące. Ledwo co tam widać. Przez ten przezierny widzę pas. Mamy podwozie wysunięte, wiecie co, ja muszę się upewnić, no oczywiście, że nie. W ostatniej chwili, ale to by była jazda tej. Taka trasa i bez podwozia lądowania. Za wysoko trochę. O, późno dotknę pasa chyba. Tylko samochody tutaj w Poznaniu. Następny raz, nie? Już nie pociągiem. W miejsce docelowe wysiądąć i wsiądąć, a nie tam się z jakimiś buczyć. No. Minus 400. Mogłoby być lepiej. Anime napisał, że już nie dla kobiet. Teraz dla mężczyzn. Tak samo Dominika podpowiedziała. A w gimnazjum mieliśmy tam wycieczki. Do pierdla. O dzieci, idziemy teraz do pierdla, zobaczymy jak tam mieszkają, jak pracują. Jak będziecie niegrzeczni, to będziecie razem z nimi mieszkać. Nie, w gimnazjum to już dojrzalsze, przepraszam, dzieciaki. W podstawówce by mogli tak nakręcać makaron na uszy. Ekipa siada. Młody baton siedzi, a reszta właśnie podchodzi. No i to, ale fajnie w ogóle panoramę Poznania widać z pasa. Jest Akademia Ekonomiczna, Andersja. Nie wiem jak to ustawić, żeby te gazy wylotowe nie przeszkadzały. No, jest Andersja. Esculap nawet widać. To coś przy drzewach po lewej, kursora nie widzicie, to jest chyba Esculap. Bo to Esculap to jest ostatni wyższy budynek przed pasem. Kto wie, kto z Poznania ten wie. Kto chodził tam albo wie co to jest, to jak najbardziej rozpoznaje. Gdzie lecę? Już nigdzie. Podjeżdżam pod terminal i kończę. Już po północy idę spać. Rano trzeba wstawać. Dzisiaj dwa live'y, bo jeden na nocnym niebie był, drugi teraz na nocnym graniu. Wkurzyliśmy się na kometę i na pogodę. Wszyscy, dobra, rzucaj te teleskopy w długą, idziemy latać. No i poszliśmy. Marek był w sobotę w Poznaniu. Gdy byłem na MTP, to akurat podchodzili do lądowania z nadmiasta. Ja wolę starty na miasto. Wolę starty, bo u mnie czasem, na przykład jak lecą do Londynu i jest start na miasto, to kręcą mi nad blokiem. I wtedy fajnie podlatuję i z 300 mm fajne foty robię. Co tam jeszcze u was na czatach? Pozdrowionka, Siemka. GD Ups. Dobranoc, dzięki za dziś, Paulina. Lećcie, lećcie, dziwuchy, spać, kończymy. Dzięki moderacja TikTokowa, dzięki moderacja YouTube'owa za pomoc. Ja bardzo dziękuję tym, co dzisiaj ze mną latali. Zibi, Giermek również i inni. Młody Baton. Dzięki. I wielu, wielu innych pewnie, których nie wymieniłem. Myślę, że się jutro zobaczymy. Na DC wstawiłem. Co? SS, odkąd jestem? Dobra, potem zobaczę. Za darmo dają jedzenie, aż się chce tam iść do tego więzienia. Nie jest to argument dla mnie.
pokażesz, jak gra wygląda w najniższych ustawieniach, jeżeli jest taka możliwość. Będziemy się wczytywać od nowa wszystko, to będzie lagowało potem. No, nie. Nie. Proszę cię, nie. Proszę cię, nie. Mikrofalówkę można odpalić na najniższy. Dobra. No to kończymy. To czekajcie, outro przecież mamy. Dobranoc. Oficjalnie dobranoc. Thank you.